Cześć, to doktor Tronik. W tym filmie pokażę Wam, jak pozbyłem się flickera z mojej lampy. Od razu ostrzegam, będziemy pracować, a przynajmniej ja będę pracować, na napięciu sieci, więc nie róbcie tego w domu, nie powtarzajcie niczego, co tu widzicie w tym filmie, no, bo robicie to na własną odpowiedzialność. Dobra, słuchajcie, jak to jest z tym flickerem? No, mam taką lampę laboratoryjną, o, taką, o tej mowa, bo tu mam jeszcze taki plafon do doświetlania całości, bo światło nigdy nie za wiele w pracowni elektronicznej. Ona sobie oczywiście flikeruje jak cholera. Co jest przyczyną flikeru? No to, że prąd, który płynie przez te diody, nie jest prądem stałym i stabilizowanym, tylko jest prądem tętniącym, wynikającym pewnie z tętnień powstałych w wyniku prostowania napięcia sieci 230 V. W tej lampie pewnie jest jakiś kontroler, mniej lub bardziej złożony. Nie dowiemy się jaki, bo nie będziemy tej lampy rozbierać, tylko wyeliminujemy problem. No jak możemy ten problem wyeliminować? No myślę, że możemy na ile sposobów? Na trzy. Pierwszy jest taki, żebyśmy z jakimś sposobem podnieśli częstotliwość sieci, czyli jakiś falownik. Niewielkiej mocy, bo to jest lampa 9-watowa. Mam nadzieję, że to widać, albo i nie widać. O, jest 9 watów. Więc coś, co podniosłoby częstotliwość do 200-300-500 Hz, dałoby radę. Druga rzecz to jest otwarcie tej obudowy i próba wygładzenia napięcia za mostkiem prostowniczym, który tutaj na pewno się znajduje, i to pewnie jest mostek Greca dwupołówkowy, i wtedy w takim mostku, za tym mostkiem należałoby po prostu dodać kondensator elektrolityczny, taki na 400 V, przepraszam, który wygładziłby to napięcie i on by spowodował, że prąd płynący w obwodzie byłby wygładzony. Jak byłby wygładzony, to oczywiście nie byłoby też tętnie. No i to jest druga rzecz. A trzecia rzecz to jest to, co właśnie wykombinowałem sobie wczoraj. Wieczorem wpadłem na ten pomysł, a dzisiaj powolutku sobie to realizowałem. I to jest po prostu złożenie dwóch transformatorów. Zaraz powiem dlaczego. W ten sposób. A następnie wyprostowanie tego napięcia za mostkiem prostowniczym. Wyprostowanie za mostkiem. Wyprostowanie za drugim transformatorem. Dlaczego dołożenie tutaj kondensatora do tej lampy to jest głupi pomysł? Dlatego, że taka lampa dostanie wtedy 230 V razy pierwiastek z dwóch napięcia na diodach LED, bo podniesiemy to napięcie. Nominalnie w sieci mamy 230 V RMS, ale szczyt sinusoidy sięga właśnie około tam 315-320 V, więc dodanie kondensatora elektrolitycznego zaraz za mostkiem tutaj spowoduje, że napięcie średnie na tej lampie się podniesie do napięcia szczytowego sinusoidy, co oczywiście może spowodować, że ta lampa nie wytrzyma tak dużego napięcia i moc strat w jakimś prymitywnym kontrolerze, który tu będzie, jak i w diodach LED, będzie za duża, co by oczywiście skróciło mi żywotność tej lampy. No jeszcze dojdzie do tego oczywiście kwestia redukcji udaru prądu przy włączaniu czegoś takiego. Więc co wymyśliłem? Wymyśliłem coś takiego. Pierwsza sprawa to potrzebne jest mi źródło napięcia 230 V, które będzie poniekąd bezpieczne, bo ja się mogę tutaj dotknąć i mnie nie kopnie, a tu z tej strony jest 230 V. Nie róbcie tego w domu, to jeszcze raz powtarzam. Więc wspomniałem o źródle, które ma zredukowaną moc, no bo jeśli prostowałbym coś bezpośrednio z sieci 230 V, to jakaś usterka, zwarcie, no to jest po prostu wywalenie gdzieś bezpiecznika. Druga rzecz jest taka, że chciałem, żeby ten układ miał izolację, to znaczy jeśli miałoby dojść do jakiegoś uszkodzenia wewnątrz struktury tej lampy, nie chciałbym, żeby tu gdzieś, chociaż ona jest plastikowa tu, pojawiło mi się napięcie wyprostowane z sieci. To jest druga rzecz, ale trzecia najważniejsza jest taka, aby wartość średnia napięcia po wyprostowaniu i wygładzeniu kondensatorem za mostkiem prostowniczym była porównywalna z mocą, była porównywalna z napięciem RMS, czyli oczekujemy około 230-240 V DC, bo to odpowiada napięciu skutecznemu sieci 230-240 V. I akurat w szafie miałem dwa transformatory 16 V. Oba są takie same, dwa razy 12 V uzwojenia mają, w ten sposób ułożone, że tak. Z tej strony wchodzimy 230, tu mamy jedno uzwojenie, tu mamy drugie uzwojenie, one są połączone.
Szereg i one zasilają z tego transformatora, te uzwojenia zasilają uzwojenia 12V tego drugiego transformatora, w związku z tym na wyjściu tu mam 230. Więc jeszcze raz, 230 z tej strony na 2 razy 12, 2 razy 12 na uzwojenie 2 razy 12, więc z tej strony mam praktycznie to samo napięcie, bo przekładnia tych transformatorów jest taka sama. Ale zyskuję coś fajnego, mianowicie to, że nawet jak zewrę z tej strony ten transformatory, to zwieram jeden transformator, to zwarcie przenosi mi się oczywiście na zwarcie na uzwojenia 12V, ale nie przenosi się bezpośrednio, tak by to było zeroohmowe zwarcie, tylko ono się przenosi przez indukcyjność, na przykład rozproszenia i przez jakieś straty w rezystancjach uzwojeń, więc tu mam już ograniczoną moc tego zwarcia. Już nie ciągnę tyle, ile fabryka dała, tylko to zwarcie jest na znacznie niższych prądach. I po drodze mam jeszcze jeden transformator, który potem swoje to zwarcie, które mi ten transformator przeniósł na tą stronę, w cudzysłowie zwarcie, bo to nie będzie zwarcie, takie jakbyśmy to kawałkiem przewodu zwarli tu, tylko ono się znowu przeniesie przez kolejną indukcyjność rozproszenia. Więc mam właśnie układ, który ma zredukowaną moc do około 16 V, co przy współczynniku mocy tej lampy gdzieś tam w okolicach 0,6-0,7 powinno te 9 W spokojnie dać. I co w związku z tym? No i w związku z tym, jak dorzucę tutaj mostek prostowniczy i kondensator, to ja popsuję trochę ten współczynnik mocy, bo będę pobierał prąd tylko jak kondensator jest ładowany, ale to działanie, właśnie to pobieranie impulsów tego prądu spowoduje, że ten układ obniży mi de facto napięcie do napięcia 230, 240 czy 250 V DC. I teraz tak, pierwszą rzeczą, którą zrobimy, to jest popatrzymy sobie, bo to już w tej chwili działa, jesteśmy za mostkiem prostowniczym, który tutaj jest, ale jak widzieliście, lampa ma dalej flicker, no bo ten mostek nie wygładził w ogóle mi napięcia. Tak wygląda w ogóle napięcie, mierzone sondą 1 do 100 na wyjściu, tu jest sonda 1 do 100 wpięta, na wyjściu tego mostka prostowniczego. To jest składowa stała napięcia, to jest około 181 V. A zobaczmy sobie, ile wynosi składowa zmienna. No właśnie, to jest 90 tam parę voltów, 95 V. W związku z tym dalej mamy tętnienia. A z tej strony, pokaż się, z tej strony widzimy napięcie na wyjściu transformatora izolującego, który mam pod biurkiem, współczynnik mocy o 0,86, w ogóle dość wysoko, no bo te transformatory po prostu te impulsy prądowe po drodze łagodzą. Ja chcę zobaczyć, jaką mamy moc. Aha, 13,1 W. Okej, to z 9-watowej lampy zrobił się nam układ, który pobiera 13 W, więc dodatkowe 3 W pewnie idzie na straty, zarówno w mostku prostowniczym, jak i w tych dwóch transformatorach. No to co? To będziemy dokładać kondensatory na wyjście. Najpierw taki mały, 4,7 mikro, a 400 V. Jak ja tu się złapię teraz? On powinien wystarczyć, już robiłem wcześniej próbę. Coś mi tu na mierniku odskoczyło. Aha, odskoczyła sonda. Jeszcze raz, tu mamy 94 V. Może tak, to patrzmy na razie na miernik, co miernik pokaże, jak dorzucę kondensator. Musimy go doświetlić. Ok, dokładamy 4,7 mikro i teraz nie wolno się oczywiście polaryzacją tego elektrolita pomylić, bo on będzie wybuchł w paluchach, więc nie powtarzajcie tego w domu. Sprawdźmy. Dobrze jest, dobrze jest. O, co to za miganie. No, miernik głupie jest z zakresem. Zmienimy mu range na ustalony, wyłączymy mu automat po prostu. No i mam 11 V. Okej, fajnie. A teraz jak dorzucę taką beczkę, a kopię. Jak dorzucę taką beczkę 150 mikro, to już powinniśmy mieć bardzo gładkie napięcie. Zaraz sprawdzimy. Nie sięgam. Wyłączymy na chwilę tą lampę, bo muszę sobie poprawić okablowanie, tak żebym miał możliwość dołożenia tego kondensatora. Kurczę. Pewnie teraz będzie lepiej. Tak, teraz dotknę. Uwaga, dobra. Uruchamiamy lampę. I dokładamy. No i rewelacja. I to są 2 V. I pewnie flickera nie mam żadnego. Bo to są 2 V zmiennego. No, dokładnie. Zobaczcie sobie, jak wygląda napięcie na oscyloskopie. Z pionowa krecha.
Jaka jest wartość DC? Ja trzymam kondensator, więc musimy się szybko zmeasure. Nie adjust at limit, tylko measure type. Dawaj mi tu RMS-a. RMS. Cycle RMS. Dobra, może być cycle, to nie będzie miało znaczenia. Ile wynosi cycle RMS? Nie będzie miał cycle, więc nie zmierzy. No tak, jeszcze raz. Type. Wyciąłem ten kondensator, bo czuję się niepewnie, trzymając go prawą ręką, a lewą ręką zaraz operując oscyloskopem. Dobra. RMS w tej chwili widzicie jest 202 V. Jak go rozładuję. Ok. Bo tak. Duża pojemność. Ja go dokładam jeszcze raz. Lampa przygasła. Widzicie, jak podniosło się w ogóle to napięcie łagodnie, więc tam jest naprawdę układ dość mocno ograniczony, jeśli chodzi o moc. I tego mamy, wyłączyłem measurementy. 233 V. No i super. I teraz pozostaje to wszystko zamknąć ładnie w obudowę. Flickera nie widać. A teraz pewnie, teraz też nie widać. Jeszcze raz, dowodzik na to. Jest flicker. I nie ma flickera. Dobra. Jeszcze zobaczmy sobie, jak wygląda współczynnik mocy, kiedy dołożymy aż tak dużą pojemność. Funkcje. 0,86 to jest oczywiście bez żadnego kondensatora. Nie wiem teraz, czy to będę w stanie trzymać i jednocześnie tam manipulować. 0,86. Widzicie odbicie mojej lampy przy okazji. Teraz dołożymy ten kondensator duży. No i spadł właśnie z powodu ładowania. Ale nie tak źle, 0,74. Dobra. To na statyw. No to tyle. Dzięki wielkie za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym filmie.